konwencję praw człowieka, a na Litwie tajne więzienie gwarantuje prawo do wolności oraz zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka, Abu Zubajdach. Minister Sprawiedliwości Elvinas Sienkiewicz poinformował, że uzasadnienie decyzji Trybunału jest bardzo obszerne, liczy 300 stron. Strona litewska ma prawo odwołać się od tego wyroku, ale decyzja nie została podjęta. Sprawę skomentowała też prezydent Litwy. W krótkim oświadczeniu Dana Grybauskaite przyznała, że wyrok nie jest dla kraju korzystny. Reputacja Litwy ucierpiała, ale podpisaliśmy Europejską Konwencję Praw Człowieka, dlatego będziemy przestrzegać wyroku Trybunału, czytamy w komunikacie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Strona litewska na zaskarżenie wyroku ma 3 miesiące. Tajne więzienie CIA na Litwie miało się znajdować w ośrodku jeździeckim pod Wilnem. Jean-Michel Jarre odebrał w Warszawie honorowe członkostwo Zaliksu. Wybitny artysta i prezes Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów przyjechał do stolicy Polski z okazji stulecia Stowarzyszenia Autorów Zaliks i odbywającego się tutaj spotkania twórców z całego świata. Jean-Michel Jarre powiedział Polskiemu Radiu, że honorowe członkostwo Zaliksu to dla niego wielki zaszczyt. Ale także przyjemność z powodu mojej wielkiej miłości do Polski. Otrzymanie honorowego członkostwa Zaliksu, wielkiej organizacji, która świętuje swoje stulecie, to ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że to jedna z największych i najstarszych organizacji grupujących twórców na świecie. Co to oznacza? To oznacza, że Polska wzięła sobie od początku do serca prawa swoich artystów i twórców. To kraj, którego kultura jest bardzo ważna, z niezwykle bogatą przyszłością i teraźniejszością i trzeba zająć się jego przyszłością. Sytuacja twórców w Polsce odzwierciedla problemy artystów na całym świecie z powodu globalizacji. W Warszawie do poniedziałku ponad 200 twórców i przedstawicieli władz organizacji członkowskich będzie omawiać działania na rzecz ochrony praw twórców i bardziej sprawiedliwego traktowania autorów na rynku. I na koniec prognoza pogody. Piątek pochmurny z przelotnym deszczem i burzami. Nadal gorąco od 22 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i miejscami nad morzem, przez 28 w centrum do 32 lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodnim wybrzeżu i w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozpoczął się kolejny długi weekend. Wiąże się to ze wzmożonym ruchem na polskich drogach. Dlatego też ogromnie ważne jest stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa drogowego. Z inspektorem Mariuszem Ciarką z Komendy Głównej Policji rozmawiała Olga Bubienko. Panie inspektorze, długi weekend, co za tym idzie? Na drogach będzie wzmożony ruch, to też wiąże się z większą liczbą wypadków. Także na co kierowcy, ale no nie tylko kierowcy, bo również piesi, rowerzyści korzystający z ładnej pogody, na co mają zwrócić uwagę, żeby ten weekend przebiegł bezpiecznie na drogach? To już w tym miesiącu tak naprawdę drugi wydłużony weekend, gdzie wielu z nas przez ten jeden dzień wolny, piątek, wydłuża sobie weekend i może spędzić czas, czy to u rodziny, czy gdzieś w wybranym miejscu, zwiedzając Polskę. Ale oczywiście pamiętajmy o bezpieczeństwie, które jest dla nas, dla policjantów, priorytetem, ale tak naprawdę jest bardzo ważne dla wszystkich przed podróżą, a dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, abyśmy byli wypoczęci. Jeżeli mówimy o kierowcach, niech ten stan będzie bardzo dobry, umożliwiający jazdę. I nie mówię tutaj tylko o tym, aby osoby były trzeźwe, czy nie zażywały innych środków odurzających, ale chodzi o to, abyśmy się po prostu dobrze czuli. Jeżeli wstaliśmy rano, boli nas głowa, nie czujemy się na siłach z różnych przyczyn, odpuśćmy, odczekajmy godzinę, dwie, niech te dolegliwości miną, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przecież najczęściej chodzi tutaj o bezpieczeństwo nie tylko samych kierujących, ale całych rodzin, bo ten kierowca wiezie swojego małżonka, wiezie z tyłu dzieci, a więc jest to bardzo dla wszystkich ważne. Kolejna rzecz, oczywiście dobrze przygotowany pojazd, tak aby stan techniczny, na który będziemy zwracać szczególną uwagę, nie odbiegał od normy. Tutaj mówię nie tylko o bieżnikach kół, co jest chyba już podstawą, aby te koła były odpowiednie, ale nawet i takie wydawałoby się drobiazgi, jak płyn w spryskiwaczu, aby w przypadku niesprzyjającej pogody, czy nawet zabijających się na szybach owadów, komarów, abyśmy mogli tą szybę wyczyścić. To żarówki, czy świecą, czy są dobrze ustawione światła, to również wbrew pozorom ma bardzo ważny wpływ na nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej.
No właśnie, to kierowcy. A na co mają zwrócić uwagę rowerzyści, na co mają zwrócić uwagę piesi? My teraz zapoczątkowaliśmy bardzo fajną akcję, mówiącą o tym, że na drodze jest miejsce dla wszystkich. Tą akcję symbolizuje rondo. Rondo, podobnie jak okrągły stół, przy którym nie ma kogoś, kto jest wyróżniany, tak samo i na rondzie w kształcie koła, nie ma dla nas wyróżnionych, czy to użytkowników dróg, czy to kierowcy, czy to piesi, czy to rowerzyści. Wszyscy są dla nas bardzo ważni. Zwykle tak jest, że jedna grupa narzeka na drugą. Piesi narzekają na rowerzystów, którzy jeżdżą chodnikami, z kolei rowerzyści na pieszych, którzy wchodzą na ścieżki rowerowe. Kierowcy narzekają na jednych i na drugich, ale w momencie, kiedy przesiadamy się, zmieniamy ten środek lokomocji, okazuje się, że sami nie jesteśmy wyrozumiali dla tych kolejnych. Dlatego przesłaniem tej akcji jest wzajemne zrozumienie. Abyśmy szanowali się wszyscy na drodze, abyśmy byli wyrozumiali, abyśmy pamiętali, że równoprawnym użytkownikiem dróg jest również pieszy, który porusza się na drodze. A tu warto przypomnieć, aby piesi od zmierzchu do świtu poza terenem zabudowanym pamiętali o elementach odblaskowych. My jako policjanci zachęcamy, aby te elementy odblaskowe również używać na terenie zabudowanym. Tutaj nie ma wymogu prawnego, ale chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wspomnianych rowerzystów, również pamiętajmy o tym, aby rower był wyposażony w to, co powinien być zgodnie z przepisami ruchu drogowym. Mówię tutaj o dzwonku, ale też o światłach, o lampce z przodu, o lampce z tyłu. I abyśmy pamiętali, żeby te lampki włączać, bo wielokrotnie zdarza się, że kiedy podróżujemy wieczorem czy w nocy, tak samo rowerzystów widzimy w ostatniej chwili, bo jadą często środkiem jezdni, mimo że z boku jest ścieżka dla rowerów i są niewidoczni. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że ta zasada ograniczonego zaufania nie dotyczy wyłącznie kierowców, ale też wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wiele tragedii, wiele wypadków powodowanych jest przez osoby inne aniżeli my, a skutki są tragiczne. Ja tutaj przytoczę dla zobrazowania bardzo przykre zdarzenie, chociażby z ostatniego długiego weekendu na początku maja, gdzie pijany kierowca ponad 2 promile alkoholu, jadąc po wódkę, która skończyła się na imprezie, wjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący pojazd, którym jechali ludzie, którzy jechali prawidłowo, nie łamali przepisów, spowodując tak naprawdę tragedię rodzinną. Na miejscu zginęły 3 osoby, 2 kolejne w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. I wydawałoby się, że te osoby przestrzegały przepisów ruchu drogowego, ale niestety przez takiego pirata drogowego, przez takiego agresora, można powiedzieć, a niektórzy tak określają, zabójcę drogowego, zginęły niewinne osoby. Dlatego stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nawet jak mamy pierwszeństwo, nawet jak ruszamy z drogi z pierwszeństwem przejazdów, kiedy wjeżdżamy na zielonym świetle, lepiej upewnijmy się, czy ktoś z boku nie zapomniał, że nie ma pierwszeństwa przejazdu, że jest na drodze podporządkowanej. Czy ktoś nie próbował jeszcze na tym późnym świetle pomarańczowym czy czerwonym przejechać, czym spowodował zagrożenie dla nas. Ufajmy sobie, ale też miejmy pewne ograniczone zaufanie do innych użytkowników dróg. Wszyscy, jeżeli będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zdarzeń będzie niewątpliwie znacznie mniej. Wspomniał Pan o tym alkoholu. Długi weekend wiąże się też, tak jak powiedzieliśmy, z tymi wyjazdami. Wiąże się też z tym, że ludzie wyjeżdżają na działkę, do lasu, na kąpieliska. Wiąże się też właśnie z alkoholem, więc na co w tych przypadkach trzeba zwrócić uwagę? Jak powinni się zachowywać? Nazwę to wczasowicze. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o grillowanie, o spożywanie piwka, alkoholu przy różnego rodzaju spotkań rodzinnych czy towarzyskich, to nie jest nic złego. Jeżeli wszystko robimy z głową, jest to dla ludzi. Natomiast niedopuszczalne są sytuacje, aby osoba pod wpływem alkoholu wsiadała za kierownicę i próbowała tym samochodem jechać. Ja na szczęście coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdzie podczas każdego takiego spotkania czy imprezy jest ta osoba, która nie pije, która pilnuje, można powiedzieć, innych tych nadgorliwców, którzy uważają, że jedno piwko nie zaszkodzi, że po 2 piwkach czuje się jeszcze dobrze, a po 3 to jest taka norma, że wręcz może pojechać boczną drogą, bo tam policji nie ma. My jesteśmy tak naprawdę wszędzie, ale to nie chodzi o zatrzymanie do kontroli drogowej, bo to jest najmniejsza tragedia, jaka może być dla nas. Wyobraźmy sobie tragedię tych rodzin, gdzie nieodpowiedzialni kierowcy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości. To jest tak naprawdę z jednej strony tragedia dla tej rodziny, gdzie ktoś jest ranny czy zginął, i tragedia też dla wielu porządnych rodzin, gdzie małżonek bardzo często nie zdawał sobie sprawy, że w pewnym momencie życie może być zrujnowane przez tak nieodpowiedzialne zachowanie. Partner trafia na wiele lat do więzienia. Dlatego niech zawsze podczas każdej wysiady, podczas każdego spotkania będzie ta osoba, która pilnuje nas, która pilnuje, aby nas odwieźć, rozwieźć, nie pozwala wsiadać do samochodu. No i w większości miast i miasteczek w Polsce pamiętajmy, że dzisiaj chyba stać jest nas na
taksówkę czy na przewoźnika lokalnego, aby nas podwiózł do domu. Naprawdę te 15 czy 20 zł nas nie będzie kosztowało wiele, a na pewno bezpiecznie dojedziemy bez różnego rodzaju przygód czy tragedii. I może uratować życie nam, naszej rodzinie. A to jest najważniejsze. Ja jako policjant wielokrotnie spotykałem się z osobami, które odsiadują kary więzienia właśnie za to, że spowodowały wypadek pod wpływem narkotyków czy alkoholu. To są osoby różne. Wbrew pozorom to nie są osoby, które wywodziły się z jakichś rodzin patologicznych. To są bardzo często szanowani wcześniej nasi obywatele, studenci, osoby, które wykonywały przeróżne zawody, również te zawody wiążące się z bardzo dużym autorytetem. I nagle przez tą, jak to sami określili, nadmierną lampkę wina, wódki, doszło do tragedii, wieloletnie więzienie, załamanie się dwóch rodzin. I tej, oczywiście, gdzie mówimy o śmierci, ale też i rodziny tego sprawcy wypadku, gdzie kończyło się to bardzo często rozwodami, załamaniem finansowym, utratą płynności finansowej, a były bardzo często kredyty. A więc jest to bardzo duża odpowiedzialność spoczywa na nas, abyśmy nie zawiedli swoich bliskich, nie zawiedli rodziny, nie zawiedli tych osób, które na nas liczą. Czyli najważniejsze w odniesieniu do tego długiego weekendu, kolejnego majowego długiego weekendu, to to, żebyśmy byli bezpieczni, szanowali innych na drogach i żebyśmy zwracali uwagę na wszystkich, którzy z nich korzystają. Jeżeli tylko będziemy się tych kilku zasad dosłownie trzymali, na drogach będzie bezpiecznie i moim marzeniem byłoby, aby spotkać się po długim weekendzie i powiedzieć, że na polskich drogach nikt nie zginął. Niestety już dzisiaj wiem, że pewnie ileś wypadków będzie, będą osoby ranne, ale obyśmy zrobili wszystko, by tych ofiar było jak najmniej, dlatego włączmy myślenie, myślmy na drodze i stosujmy się do przepisów ruchu drogowego, a będzie bezpieczniej, a też wtedy unikniemy nieprzyjemnej kontroli policyjnej, bo policjanci są od tego, aby pomagać, aby wskazywać drogę, aby kierować ruchem, ale są też i te niemiłe sytuacje, kiedy zatrzymujemy właśnie pijanych kierowców, czy osoby, które przekraczają prędkość, a nadal niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną z przyczyn wypadków drogowych. A kontrole na drogach będą wzmożone. Będzie więcej policjantów. Tu na służbę będzie wchodziło nawet po 5 tysięcy policjantów samego ruchu drogowego. Oczywiście najwięcej w dniu wyjazdu i w niedzielę, kiedy będą powroty. Policjanci będą zwracać uwagę na wszystko, począwszy od stanu technicznego pojazdów, poprzez badanie naszego stanu trzeźwości, a więc możemy spodziewać się bardzo szczegółowych kontroli. Aby ich uniknąć, wystarczy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Powtórka programu. Los Cleopatra. 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało marszałka Józefa Piłsudskiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Piłsudski jednak odmówił objęcia tej funkcji. O powodach tej decyzji, ale też o samej postaci marszałka porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej i członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz profesorem Wiesławem Wysockim, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Witamy pięknie. Wydarzenie to, czyli powołanie na prezydenta RP, miało miejsce kilkanaście dni po przewrocie majowym. Pozwolę sobie zacytować pismo Józefa Piłsudskiego do Zgromadzenia Narodowego. Niestety przyjąć wyboru nie jestem w stanie, nie mogłem wywalczyć w sobie zapomnienia, nie mogłem wydobyć z siebie aktu zaufania i do siebie w tej pracy, którą już raz czyniłem, ani też do tych, co mnie na urząd ten powołują. Musiałbym zanadto się męczyć i łamać. Inny charakter do tego jest potrzebny. Jaki to był charakter, panie dyrektorze? Mówi się, że marszałek to koniki i szabelka. Pan dyrektor Jan Tarczyński. Charakter Józefa Piłsudskiego? Bardzo ciekawe pytanie. Nie starczyłoby nam paru wieczorów, żeby odpowiedzieć. Bardzo złożony, jednocześnie jednoznacznie propaństwowy i propolski. Nie znam w historii Polski, nie umniejszając zasług innych bohaterów narodowych, takiego człowieka, który byłby tak głęboko zaangażowany w sprawy historii Polski, to już od sprawy Polski, od wczesnej młodości, bo trzeba spojrzeć na jego przemyślenia, które jako zesłaniec na Syberii w Tundrze, prawda, sobie nawet pan spisywał. I według tych przemyśleń, i według tych przemyśleń pogłębionych potem w czasie zesłania w Magdeburgu, w końcowym okresie I wojny światowej, to już przez Niemców, a nie przez Stalin, według tych przemyśleń potem urządza, budował sobie Polskę. Jak ją budował? No z takim skutkiem, że Polska
1939 roku mogło aspirować do krajów rozwijających się, a przecież podwaliny musiały dać wcześniejsze decyzje marszałka po przewrocie majowym jako dwukrotnego premiera i ministra wojskowych spraw i generalnego inspektora sił zbrojnych, czyli de facto decydenta. Bo to wojsko budowało życie polityczne, życie zagraniczne naszego kraju i to wojsko dyktowało warunki dla rozwoju. Wojsko spowodowało pewne inwestycje, które zaowocowały potem tym, że po II wojnie światowej mogliśmy ten kapitał odtwarzać. Jest przepiękny rysunek, już nie pamiętam kogo, Wasilewskiego chyba, panie profesorze, gdzie Piłsudski, karykatura, gdzie Piłsudski jest przedstawiony jako szlachcic Polski, idący po mapie naszej ojczyzny z kijkiem w ręku i przedstawiający lokalnych zarządców tych kijków. Jest tym właśnie kijkiem, jest tam podpis, że to jest folwark Piłsudskiego. Tak, poniekąd tak. Polska była może nie folwarkiem Piłsudskiego, ale była jego oczkiem w głowie. I rzeczywiście zarządzał państwem w sposób, który dzisiaj określilibyśmy mianem oświeconej dyktatury, a poprzednio nikogo nie raził. Rzeczywiście nic się nie mogło dziać w państwie polskim bez kluczowych, że tak powiem, decyzji Piłsudskiego. Owszem, różne lokalne inicjatywy mogły być podejmowane, ale to oznaczenie ogólnopaństwowym musiał zaakceptować czy też zainicjować marszałek. Jego współpracownicy i większość narodu to akceptowała. Czyli to powiedzenie koniki i szabelka jest po prostu niesprawiedliwe. Koniki i szabelka to jest primo, wykorzystywane przez narodową demokrację, która nie kochała Józefa Piłsudskiego w żaden sposób i pogłębione przez komunistów po II wojnie światowej, bo Piłsudski był realistą politycznym, również realistą gospodarczym. Jeżeli nie mógł zmotoryzować armii, a chciał to zrobić, bo czynił podwaliny, o czym za moment, jak będzie czas, opowiem, jak również to on swoimi decyzjami zmotoryzował państwo na skalę ówczesnych możliwości, gdzie nakazał kupić licencje motoryzacyjne, widząc w pewnym sensie nieudolność technologiczną, nie konstrukcyjną, technologiczną pierwszej fazy rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego, czyli lata 20. I koniki szabelka to jest synonim w pewnym sensie tego, że Piłsudski traktował kawalerię jako namiastkę broni szybkiej, czyli tej broni motorowej, którą chciał zrobić, a nie mógł ze względów gospodarczych. Kawaleria nie walczyła konno, chyba że w sytuacji przymusowej. Kawaleria w XX wieku. Chyba że w sytuacji przymusowej, jak wymuszone szarże II wojny światowej, czy też świadome szarże w kampanii wojennej 1919-1920. Ale generalnie kawaleria transportowała oddziały, czyli żołnierz był transportowany konnikiem, schodził z konia i walczył pieszo. Dzięki temu był, prawda, bardziej wypoczęty niż piechur, który musiał pokonywać dystans na własnych nogach. Dlatego była potrzebna kawaleria w latach 30. Natomiast jego koncepcje motoryzacji armii, i które opierały się na zagonach pancerno-motorowych, które spraktykował, zaczerpnął to z kampanii meksykańskiej lat 1910-1911, z tej kampanii meksykańskiej, gdzie piechota była transportowana samochodami ciężarowymi otoczonymi samochodami pancernymi dla osłony przed zakusami, przed wrogiem. I ten właśnie manewr, te właśnie manewry wprowadził zarówno w kampanii kijowskiej, jak i w kontrofensywie, która wyszła z nad Wkry w sierpniu 1920 roku. Kontynuował to później jeszcze w kampanii kijowskiej, gdzie, przepraszam, w kampanii niemieckiej, gdzie poszczególne pułki były przewożone samochodami, podwożone w różne miejsca. Jego zaangażowanie było tak wielkie, że nakazał na przykład obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku przewieźć pierwszą dywizję piechoty Legionów warszawskimi autobusami. To znowu przykład działań marszałka Fosza z kampanii o Paryż, prawda, z pierwszej wojny światowej. Do kwestii motoryzacyjnych za chwilę wrócimy, bo to jest bardzo istotna sprawa. Panie profesorze, zwracam się do profesora Wiesława Wysockiego. Religijność Piłsudskiego to też jeden z głównych elementów osobowości marszałka. Religijność człowieka jest trudno mówić bez pewnego jednak przekłamania, bo to jest zawsze wchodzenie w głąb duszy człowieka. Można to skwitować tym, co powiedział kardynał Kekoski. Co do wiary w Pana Boga u marszałka
Józefa Piłsudskiego, to mam pewne wątpliwości, ale że Matkę Bożą kocha, to na pewno. Ten paradoks wynikał także z różnych plotek. Na temat komendanta krążyły przeróżne plotki. Łącznie z tym, że w soborze na Placu Saskim jest telefon łączący go z Kremlem. Do spółki z Sosnkowskim przesyłają i ustalają wspólnie z bolszewikami różne sprawy. To już sięgam po te skrajności, ale Piłsudski zakazał wszelkich sprostowań. I sam napisał kiedyś, że jak czyta o sobie, to nie poznaje siebie, bo piszą o nim różne bzdury, które nie mają żadnego odniesienia. Ale wracając do tego zasadniczego wątku, to był człowiek głębokiej religijności, męskiej, to znaczy tej skrytej, niewylewnej, nieuzewnętrzniającej się, w przeciwieństwie do generała Hallera, który był powiedzmy człowiekiem, którego można nazwać raczej manifestował. No to jest za mało. Był wręcz człowiekiem, który żył i całe otoczenie przymuszał do tego, by zachowywał się tak jak on. Dlatego spełnił cudowną rolę i ta legenda przyszła, bo kiedy jego została utrwalona, bo kiedy zajmował Pomorze, doszedł do Bałtyku, to prawie w każdej miejscowości przecież witano wspaniałe Wojsko Polskie. To przybyły z Francji jeszcze wówczas. I zaczynała się uroczystość mszą świętą. Który z generałów by wytrzymał taką dawkę uroczystości religijnych jednego dnia? A tu każdego dnia tak to wyglądało. Hallery był do tego stworzony. Był bigotem po prostu w przeciwieństwie właśnie do Piłsudskiego, człowieka skrytego. Aczkolwiek to on, kiedy dostał ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, powiedział: dostałem medal z moją Matką Boską, Bożą, i nazwał ją przepięknie, że ma w sobie ministerium dobroci. To jest bardzo takie piękne określenie i dlatego jej zawiesił tabliczkę: dziękuję Ci, Matko, za Wilno w 19 roku. A skoro już o tej Ostrobramskiej wspomniałem, to trzeba powiedzieć także, że kiedy zapytano go, dlaczego częściej bywał u Ostrobramskiej niż u Częstochowskiej, to powiedział żartobliwie, że przecież z Matką Bożą to chce się porozmawiać o rzeczach poważnych, a przy dziecku nie o wszystkim wypada. Pan dyrektor, pan doktor Jan Tarczyński żartował przed wejściem do studia, że mawiał Piłsudski, że moja Matka Boska jest lepsza od tej Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja, profesor, to w tej chwili. Ale jeszcze jeden fakt. 20 października 21 roku na Jasnej Górze u Częstochowskiej się zjawił, by wypełnić to zobowiązanie, które wcześniej chciał zorganizować dla całego rządu, dla całego parlamentu, dla całego episkopatu i wojska, biskup Pelczar, dzisiaj święty. Wypełnił właśnie sam marszałek, jako naczelnik państwa i naczelny wódz. Oddał Rzeczpospolitą, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To był kult wówczas bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza w Polsce. I dziękował Matce Bożej za wiktorię w 20 roku. Ta tablica upamiętniająca to wydarzenie jest dziś na Jasnej Górze od 2 lat. Warto spojrzeć na to, bo to jest takie jakby zobowiązanie dzisiejszego pokolenia za to, co z udziałem marszałka się dopełniło. Tak, zwłaszcza w rocznicę odzyskania niepodległości, w tę okrągłą, piękną rocznicę. Ja tylko chciałem dodać, że jeśli Państwo mają pasje poszukiwawcze, to proszę łaskawie przepatrzeć internet i księgarnię. Może gdzieś się uda Państwu znaleźć przepiękną książkę pana profesora Wysława Wysockiego o religijności marszałka, którą instytucja, którą, że tak powiem, dowodzę, miała honor wydać. To jest książka, która rzuca nowe światło na sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego. A pan profesor uczynił to z właściwym sobie taktem i zrozumieniem sytuacji. Ja tylko dodam, że tablica, o której przedmówca
co mój szanowny wspomniał, to właśnie inicjatywa pana profesora Wiesława Wysockiego. Klamra się spina. Tutaj też pan dyrektor Tarczyński przyniósł ze sobą piękny album, co prawda nie ten, o którym mówimy, ale album pod tytułem Józef Piłsudski w 150. rocznicę urodzin. Mnóstwo pięknych zdjęć. Ten album to jest katalog wystawy, którą mieliśmy honor w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienek Królewskich, czyli vis-a-vis Prezydium Rady Ministrów, czy Urzędu Rady Ministrów Maryja Ujazdowskich w zeszłym roku prezentować. Wystawa patrzy na marszałka Piłsudskiego wieloaspektowo, jako polityka, jako ojca rodziny, jako męża, jako kochanka również, jako naczelnego wodza, jako generalnego inspektora, premiera itd., itd. Może będzie okazja powtórzyć ją w tym roku. Katalog jest niestety w obiegu zamkniętym wojskowym. Jest naprawdę bardzo ładny. Nie chcę Państwa zachęcać, bo tylko narobię oskomy. Tutaj wspominał pan dyrektor, że jest jedno zdjęcie z Magdeburga, że to zdjęcie jest szczególne. No tyle szczególne, bo chciałem zwrócić uwagę pani redaktor, że istnieje wiele przekłamań dotyczących choćby fotografii, które mają jako, tak powiem, główne źródło prasowe marszałka. Taką fotografią jest wielokrotnie publikowana w różnych publikacjach, także naukowych. Fotografia pokazująca powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga. To jest oczywiście zdjęcie mylące, bo powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga 10 listopada 18 roku to był powrót kameralny, był to świtem, nie wiem, osób widział. Świtem, 5-6 osób go witało i sytuacja była zupełnie, prawda, wyciszona ze względu na ruchy rewolucyjne w Niemczech i na niepewną sytuację w Polsce. Natomiast to pompatyczne zdjęcia, gdzie Piłsudski jest witany przez tłum warszawiaków, przez kompanię POW i przez pięknie uśmiechające się damy. To jest grudzień 1916 roku, 12 grudnia. Jest to przyjazd Piłsudskiego, brygadiera 1 Brygady Legionów do Warszawy, bo w tym czasie legiony były w Warszawie i stacjonowały w podwarszawskich miejscowościach. Takich fotografii jest zresztą sporo, ale to jest taka znamienna, bo trzeba zacząć z tym w końcu walczyć. Panie dyrektorze, jeszcze bo rozmawialiśmy także przed wejściem do studia, że dla pana Piłsudski to postać związana także z rodziną pana. To jest to bardzo osobiste. Tak się losy ułożyły, że jeden z moich dziadków był kapitanem 1 Brygady Legionów, a potem zakładał już jako oficer Armii II Rzeczypospolitej, a potem Polskich Sił Zbrojnych, odtwarzanych przez legalny rząd Rzeczpospolitej poza krajem w czasie II wojny światowej, a po zakończeniu tej wojny zakładał razem z córkami marszałka Józefa Piłsudskiego, chyba ze Stachiewiczem, z Mnichem, prawda? Z tymi postaciami, które miały wpływ na przedwojenną historię Wojska Polskiego, na losy Wojska Polskiego, zakładał Instytut Piłsudskiego w Londynie, który był jakby uprzystępnieniem Instytutu założonego sporo wcześniej w Nowym Jorku mieszkańcom tej części kontynentu. Nie każdego było stać, żeby pojechać do Londynu, zapoznać się, prawda, z marszałka. W pewnym sensie kontynuacją obu instytutów w Polsce jest Instytut Józefa Piłsudskiego, którego prezesem jest przywołany tutaj pan profesor. Więc wszystko się zamyka w tej samej grupie jakby rodzinnej historycznej. 5 i 7 maja profesor Wiesław Wysocki 1923 roku powstał Instytut w Warszawie. 95 lat w tym miesiącu obchodziliśmy Instytutu, który właśnie od 1935 roku otrzymał imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Powojenne czy wojenne emanacje tego Instytutu w Nowym Jorku najpierw, a potem w Londynie nawiązywały właśnie do tego, także mamy dzisiaj okazję do świętowania. Ale jeśli pani redaktor mi pozwoli, to ja chciałbym rozszerzyć te osobiste relacje, dlatego że marszałka przecież nazywano dziadkiem, czyli kimś, kto jest bardzo rodzinny. W domu także wisiał zawsze portret marszałka i chyba 2,5-letnia córka pytała po kolei,
Kto to jest ten z wąsiskami? No trzeba zapytanie dziadek. Dziadek. I wszyscy opowiadali dziadek. I ona się rozpłakała, bo dziadka pamiętała zupełnie innego, to znaczy swojego dziadka. I trzeba było wytłumaczyć, że to jest ten dziadek dla wszystkich Polaków. Charakterystyczny, charyzmatyczny mąż stanu, jeden z twórców niepodległej Rzeczpospolitej. Jak można, czy w ogóle można jednym zdaniem określić marszałka? Jak państwo zaczną zgłębiać temat wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego na posiedzeniu Ligi Narodów w Genewie w 1923 roku, to chyba jedyny moment, panie profesorze, gdzie marszałek występował po cywilnek na arenie międzynarodowej. To istnieje zapis poniekąd może lekko anegdotyczny, ale bardzo prawnie charakteryzujący marszałka. Chodziło o konflikt Polski z Litwą i premier Litwy Valdemaras miał wielkie obiekcje, żeby z Polską uporządkować stosunki dyplomatyczne. Więc marszałek na mównicy Ligi Narodów zadał chyba najkrótsze w świecie pytanie, jakie z tej mównicy padło. Panie Valdemaras, wojna czy pokój? I to charakteryzuje marszałka. Zdecydowany strateg, polityk, wojskowy? Kiedy Carnackiewicz skończył swoją książkę o Józefie Piłsudskim, dodał jeszcze jedno zdanie. Ani ta moja, ani żadna inna książka nie powie pełnej prawdy o Józefie Piłsudskim, a zwłaszcza tej prawdy, która jest chyba największa, miłości, jaką otaczali go Polacy. I to jest rzeczywiście taka swoista, tajemnicza aura, bo był nawet, mimo że miał tak wielu przeciwników, to przez tych przeciwników, zwłaszcza kiedy odszedł, wielce jednak opłakiwany. Bo to jest, to był, można było mu zarzucać różne przywary, ale tego, że Polskę i tylko Polskę kochał i tylko dla niej pracował, to o tym wszyscy byli przekonani. Potrafił też osobiste względy, czy anse schować głęboko do kieszeni, to kwestia tego Hallera. I Hallera także. No, z Hallerem to różnie bywało, bo Haller dawał wiele asumptów do tego, żeby marszałek Piłsudski miał podstawy do skarcenia, bo co najmniej. Zresztą Centralna Biblioteka Wojskowa dofinansowywała film o Hallerze. Dofinansowała, tylko producentem. Współproducentem, ale takim większościowym filmu. No, jest postać, którą też trzeba było pokazać szerokiemu odbiorcy i staraliśmy się postać generała Józefa Hallera pokazać bezstronnie, ale weźmy przykład ówczesnego pułkownika Władysława Andersa, który w czasie zmiany warty w maju, czyli przewrotu majowego, jak niektórzy mówią, w maju 1926 roku był odpowiedzialny za obronę Belwederu i za wyprowadzenie sił rządowych do Wilanowa. I tenże generał Anders napisał zresztą, że w 3 dni po swoim internowaniu w Wilanowie został nieogolony, brudny, wstyd mu było, wezwany przed oblicze marszałka, który w krótkich żołnierskich słowach powiedział mu: jest pan dobrym żołnierzem, obejmuje pan dowództwo brygady jazdy, że dywizji wtedy był. W każdym razie wielkie jednostki jazdy i po kolejnych manewrach w ciągu 3 lat został generał. A był przecież zdeklarowanym przeciwnikiem. Anders był legalistą. Może nie był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego w głębi duszy, ale był przeciwnikiem działań według niego nielegalnych. No istniał legalny rząd Rzeczpospolitej, prawda? I część narodu utożsamiała się, mniejsza oczywiście, utożsamiała się z tego typu działań. Natomiast widząc bezchołowie, jakie działo się wówczas w państwie, nie mówię już o wkraczaniu zorganizowanych w atach bolszewickich na tereny polskie, ale choćby w samym Sejmie. Koterie polityczne, walki partii, 123 kanapowe partie w państwie, no przecież nie można było tym państwem rządzić. Jest jeszcze jeden taki przykład obiektywizmu marszałka. Otóż biskup Łoziński, biskup z Mińska, później w każdym razie na ścianie wschodniej, biskup Piński, który pisał w roku 19 memoriały, by Wojsko Polskie zajmowało największe obszary na wschodzie, bo tam są duże skupiska
polskie i który miał wielki taki dobry kontakt z marszałkiem, ale w 1926 roku napisał do niego memoriał, w którym wykazał wszelkie błędy, łącznie z tymi politycznymi, jakim był przewrót majowy. I to o nim Piłsudski powiedział, gdybym miał choć jednego wśród moich generałów, takich jak ten biskup, umierałbym spokojnie, a biskupa nagrodził ordenem Orła Białego. Bardzo dziękujemy. Nie wyczerpaliśmy oczywiście tematu marszałka, bo tego się nie da zrobić. Nie poruszyłam specjalnie kwestii ukochanego Cadillaca i Rolls Royce'a marszałka Piłsudskiego, bo to sobie pozwolę zostawić na przyszłe spotkanie z panem dyrektorem Janem Tarczyńskim z Centralnej Biblioteki Wojskowej, bo to książkę pan dyrektor napisał na ten temat. Ja dzisiaj się z państwem żegnam, do usłyszenia. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Dyrektor dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej i członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz profesor Wiesław Wysocki, UKSW oraz prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Luisa Bebut, witam państwa. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 gościem jest pan Rafał Kosik. Dzień dobry. Jest to gość specjalnego świątecznego wydania audycji Warto Czytać. Dziś Boże Ciało, jutro Dzień Dziecka, za nami sezon komunijny, przed nami zakończenie roku szkolnego niebawem, więc sezon do świętowania, do robienia prezentów dzieciom. Takie dni, kiedy pytamy Antku, Julko, Paulinko, Jasiu, Adasiu, co chciałbyś dostać w prezencie? I podejrzewam, że odpowiedź chciałbym dostać książkę w prezencie to jest taka odpowiedź, która nie mieści się gdzieś w priorytetowych miejscach listy marzeń. Staram się to zmieniać od wielu lat i mam nadzieję, że trochę mi się udaje. Trochę tak. 800 tysięcy egzemplarzy sprzedanych książek Rafał Kosik ma na swoim koncie. Proszę zdradzić, jak to się robi, żeby 800 tysięcy razy ktoś w księgarni albo w bibliotece wyciągnął rękę po książkę z nazwiskiem pana na okładce. Gdzie tkwi tajemnica tego sukcesu? Właściwie gdyby to dało się tak jasno powiedzieć, to by tak wszyscy robili. To jakoś trochę przypadkiem wychodzi. Staram się traktować tego młodego czytelnika poważnie. To znaczy te historie są przygodowe i zarówno z Felix Netnika, jak i Amelie Kuba dla trochę młodszych. Są to historie z wartką akcją, mam nadzieję, że z ciekawymi bohaterami. Natomiast nie są przy tym głupie. Staram się, żeby tam przemycić gdzieś między wierszami jakieś mądrości moje. Ale jakie to są mądrości? Co pan chce przemycać w tych książkach? Jakie wartości? Jakie hasła? No właśnie to trudno powiedzieć tak dokładnie, bo mądrość życiową. Ogólnie staram się przekazać pod wszelkimi postaciami. Jak siadam do pisania, to sobie nie zakładam, że teraz będziemy mówili o tym, albo o tym, albo o tym. Tylko jakoś z akcji mi samo wynika, o czym teraz powiedzieć, jakich przyborów mają dokonać bohaterowie, co tam się powinno wydarzyć. Ja bardzo nie lubię takiego moralizatorstwa i takiego dydaktyzmu, jeszcze brzydsze słowo. Staram się tego unikać, więc te mądrzejsze przekazy są ukryte w akcji i mam nadzieję, że nie wychodzą na pierwszy plan. Zaledwie kilka dni temu, bo 23 maja, premierę miała pana najnowsza powieść Amelia i Kuba, wenecki spisek. To jest książka drogi, z tego co zdążyłam przeczytać. I pokazuje młodym czytelnikom, jak ważna jest współpraca i ile możemy dokonać działając wspólnie. Czyli bardziej stawia pan na współpracę, czy jednak na kształtowanie w młodym czytelniku takiego pojęcia jak indywidualizm, że każdy może być sobą. To się nie kłóci. Oczywiście grupa jest złożona z indywidualistów, byle nie przesadnych indywidualistów. I trochę też o tym to jest, że każdy z tych bohaterów ma swoje potrzeby, swoje cele, stara się je realizować, a jednocześnie muszą jako paczka razem występować, bo żadne cele nie zostaną osiągnięte, jeśli nie będą współpracować. Może
trochę znowu, że tego nie zaplanowałem, że o tym będzie, tak mi wyszło. O tym, na ile można zrezygnować z odrobiny własnego komfortu, żeby osiągnąć wspólne cele. To, mam nadzieję, wynika z akcji. Więzi rodzinne, przyjaźń, odpowiedzialność, przyzwoitość, do takich wartości pan się odwołuje w swoich książkach? Czy nie można powiedzieć tak. Nie mam napisanego nigdzie na tablicy, że teraz żeby pilnować tych punktów, żeby je realizować, to już tak naturalnie mi to wychodzi. Też staram się, żeby to naturalnie wychodziło. Przede wszystkim opowiadam ciekawą historię, taką, którą sam chciałbym przeczytać, gdybym był dzieckiem. Zresztą cały czas hoduję sobie to dziecko. Piszę przede wszystkim takie historie, które sam chciał przeczytać, będąc dzieckiem, a przy okazji wkładam w to jakieś doświadczenie tych kilkudziesięcioleci, które tutaj zdobyłem. No właśnie, bo nie wymawiając oczywiście nikomu wieku, ale dorośli pisarze, którzy mówią, że chcieliby czytać książki dla dzieci takie, jakie sami chcieliby czytać, no to jednak mają te kilkadziesiąt lat za sobą doświadczenia. I myśli pan, że czytelnik młody w XXI wieku, w drugiej dekadzie, jest taki sam jak młody czytelnik w latach 70. czy 80. XX wieku? Świat się jednak zupełnie zmienił. Świat się zmienił. Kiedyś ta książka była jednym z głównych źródeł rozrywki, powiedzmy, dla takich trochę bardziej rozgarniętych ludzi. No teraz mamy dużą konkurencję. Oczywiście nie trzeba tutaj wymieniać wszystkich nowych mediów. Natomiast ta grupa czytelników, którzy jednak chcą usiąść i zanurzyć się w jakąś historię na dłużej, bo w sumie to książka daje właśnie tą możliwość takiego wejścia na dłużej w inny świat, nie takiego dorywczego jak w internecie, na przykład na YouTubie czy na dowolnym tego typu serwisie. Książka pozwala wejść w inny świat, takim, przez jakiś czas żyć innym życiem, takim, którego nie może doświadczyć w rzeczywistości. Myślę, że ta potrzeba cały czas istnieje, nawet wśród dzieciaków, które na co dzień żyją 2-3 razy szybciej niż my żyliśmy, jak byliśmy dziećmi. Jednak też potrzebują takiego momentu czasu wyciszenia i skupienia się na jednej rzeczy. I tutaj wkraczają rodzice jako osoby, które te nawyki czytelnicze kształtują albo i nie. Bo dziecko nieczytających rodziców raczej po książkę nie sięgnie, bo nie będzie miało takiego przykładu w domu. Co zrobić? A niestety statystyki i badania Biblioteki Narodowej pokazują, że Polacy o mas czytają coraz mniej. Więc tych nawyków czytelniczych, tych kompetencji lekturowych, jakbyśmy to mądrze nazwali, z domu dzieci nie wyniosą. To co zrobić, żeby te maluchy jednak lekturą zainteresować? I kto ma to robić, jeśli nie rodzice? Czy szkoła, biblioteki, czy właśnie instytucjom możemy przekazać ten obowiązek promocji czytelnictwa wśród młodych ludzi? Nie wiem, czy instytucja taka jak biblioteka może zachęcić kogoś do czytania, bo ten ktoś tam musi najpierw pójść do tej biblioteki, prawda? I tam musi znaleźć dobrego bibliotekarza. Tak, który doradzi, co trzeba przeczytać. To myślę, że dwutorowo może należy to robić. Po pierwsze, to nawet jeżeli rodzice nie czytają, to mogą kupić dziecku książkę, która będzie leżała i się kurzyła. Właściwie nie. Znaczy, trzeba by się jednak odrobinkę przemęczyć, jeżeli ktoś naprawdę nie jest przyzwyczajony do czytania, i potem kwadrans wieczorem temu dziecku poczytać, bo to wyrobi w nim taki głód lektury. I zresztą to prawdopodobnie to dziecko potem samo będzie chciało czytać. Już nie mówię tutaj o takich metodach, żeby doczytać do połowy i zostawić tę książkę, żeby sam sobie czytał potem o dzieciach. No ale ważne, żeby te książki były w domu, nawet jeżeli już komuś się nie chce czytać, to przynajmniej żeby były, żeby to dziecko mogło przypadkiem po nią sięgnąć. No, druga rzecz to ten kanon lektur. Wypadałoby trochę go, znaczy to jest przemodelowany trochę, ale jeszcze bardziej przemodelować. Głównie to mam na myśli te początkowe lektury dla pierwszych klas, które w zasadzie, przynajmniej moim zdaniem, znaczy nie tylko moim, zdaniem wielu ludzi, się z tym zgadzam, powinny być zachęcające do czytania przede wszystkim, a dopiero w późniejszych latach można wprowadzać jakieś trudniejsze pozycje, które będą już przekazywały jakieś konkretne wartości. Na samym początku trzeba nauczyć po prostu czytania, tego odkodowywania myśli zapisanych drukiem. Wspomniał pan o lekturach szkolnych i tutaj, proszę państwa, muszę dodać, że pan Rafał Kosik
Jego książka Felixnet Inika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi znalazła się w nowej podstawie programowej wśród lektur obowiązkowych dla klas 4-6. Jak to jest znaleźć swoje nazwisko między Sienkiewiczem a Konopnicką? Znaczy, bardzo miło, to mnie zaskoczyło, bo oczywiście nikt się mnie nie pytał nawet, czy ja tam chcę się znaleźć. No. Między naszą szkapą a Jankiem Muzykantem? Wiesz, już jak ja byłem mały, to te książki, to zapowiadanie właściwie, no to generalnie ta literatura kompletnie nie przystawała do rzeczywistości i właściwie to, no, myślę, że jest tylko gorzej w tym momencie. Oczywiście to są jakieś wartościowe pozycje, tylko że może niekoniecznie takie, żeby tym no, katować dzieci, bo nie rozumieją, o czym to jest, nie rozumieją tych postaci, motywacji. Nawet nie rozumieją części słów, które wyszły z użycia. Zalisz brzdy, skówka. Po prostu się w pamiętniku nie do przejścia dla dzisiejszych dzieciaków. To są lektury, które mogą być w późniejszym okresie przerabiane. Na pewno nie na samym początku, bo to jest doskonały przepis na to, żeby zniechęcić do czytania, bo się to czytanie będzie kojarzyło dzieciakom z czymś trudnym, niezrozumiałym, z wysiłkiem, który nie daje żadnej przyjemności. Z przymusem. No. Każda lektura przymusowa, tylko też się bałem w moim przypadku. Zobaczymy, jak będzie, jak się zaczną jakieś egzaminy. Jak ktoś dostanie dwóje z kosika. No, tak, tego się boję, ale też właściwie to moją misją od samego początku, jak piszę dla dzieciaków, jest to, żeby jak najwięcej ich czytało, żeby właśnie odwrócić ten trend odchodzenia od książek. To, że jestem w tych lekturach, to właściwie jest jak najbardziej zgodne z tą misją. Gratuluję serdecznie. A proszę mi powiedzieć, bo słyszy się takie głosy, że dzieci czytają, ale albo o wampirach, albo o magii, albo o czarach, albo science fiction, tylko o kosmosach i jakichś nieziemskich przygodach. I teraz rodzi się pytanie, czy dobrze jest, że dziecko czyta cokolwiek, czy jednak warto zmuszać go do czytania czegoś w naszym mniemaniu, czyli w naszym dorosłym mniemaniu, czegoś bardziej wartościowego. Czy w ogóle jest coś takiego, czy można stworzyć definicję wartościowej książki dla młodego czytelnika? Dla każdego ta wartość jest co innego. Jeżeli chcemy, żeby czytelnik czytał, młody czytelnik, żeby zaczął czytać, no to niech czyta o czym chce. To, co mu się podoba, powinien czytać. I rodzice niech załamują ręce, że to jest taka masówka. Tak, bo nawet słaba książka jest lepsza niż brak książki, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie dużo czytał, to sam dojdzie do jakichś bardziej w naszym rozumieniu wartościowych pozycji. Z tytułu pana książek Godzina duchów, Stłuki potwór, Tajemnica dębowej korony, Wenecki spisek, te tytuły pokazują, że znalazł pan takie słowa klucze przyciągające uwagę. Czyli jednak musi być jakaś wartka akcja, jakaś tajemnica do rozwiązania. Coś, co umysł dziecka zaangażuje w historię. No, oczywiście, bo bez akcji w książce takiej młodzieżowej nie ma nic, bo dziecko tego nie przeczyta po prostu. Się znudzi po trzech stronach. Więc to jest warunek niezbędny, żeby cokolwiek dalej robić z tą książką. No ale tytuł jak dorośli czy dzieci wybierają, ogólnie klient jak wchodzi do księgarni i wybiera książkę, no to wybierają najczęściej po okładce, no chyba, że zna już autora, wtedy może po nazwisku szuka, natomiast nowy klient patrzy na okładkę i to jest kilka sekund albo i ułamek sekundy, kiedy można go zainteresować. Bo oczywiście uważam książki za generalnie literaturę, za coś trochę innej kategorii niż płatki śniadaniowe, ale no jednak... Jest to towar. Jest to towar, który wybory te konsumenckie działają w ten sam sposób. Wybieramy książkę ze względu na tytuł, ale też wybieramy książkę ze względu na to, jak ona wygląda. Jak ona wygląda, jaką ma okładkę i ważną rolę w książce dla młodego czytelnika odgrywają ilustracje. I pan ma szczęście, bo wydaje mi się, że bardzo dobry autor ilustracji, Jakub Grochola, panu projektował te wszystkie tomy. Pierwsze sam. Mhm. Sam projektowałem, tak samo jak te Feliksy, wszystkie że 13 sam projektowałem. Czyli do najnowszego tomu? Do najnowszego tomu. Do najnowszych trzech. Mhm. Tak doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jak ktoś taki
Jak Bóg Rokola, laureat polskich międzynarodowych konkursów komiksowych, współtwórca magazynu komiksowego. Czy dobra ilustracja jest w stanie książce pomóc, czy dobra książka obroni się i bez ilustracji? Co jest ważniejsze w przypadku książek dla dzieci? W przypadku książek dla dzieci te ilustracje są dosyć istotne. Ja pamiętam, jak ja czytałem, będąc tam w wieku 10 lat, coś koło tego, to nie lubiłem ilustracji w książkach, bo one mi nie grały z tym, co sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie w ogóle w inny sposób jakąś postać, a potem nagle jest ilustracja i patrzę, kto inny mi się tam w głowie wszystko przestawiało. Wyjątkiem były Minki, gdzie te ilustracje były częścią taką nieodzowną książki, natomiast znakomita większość dzieciaków lubi ilustracje, więc trzeba im to zabierać. Nie zabierajmy dzieciom ilustracji. Pan pisze nie tylko książki dla dzieci, bo tutaj widzę Rafał Kusik, Różaniec i czytam w opisie Warzywa przyszłości, przyszłości, która miejmy nadzieję nigdy nie nadejdzie, zwykły człowiek w niezwykłym świecie. Spytam o warsztat, bo oczywiście powiedział pan już na wstępie, że młody czytelnik jest czytelnikiem bardziej chyba wymagającym i trzeba się podejrzewa bardziej starać. Szybciej odrzuci, jakby to młodzi powiedzieli, szybciej wyczuje ściemę albo że ktoś chce coś im na siłę powiedzieć. Ale jeśli pan zasiada do pisania książki dla dorosłych, czy ma pan takie poczucie, że to teraz będę pisał inaczej? Zdecydowanie trzeba pisać. Znaczy, ja w ogóle zaczynałem od literatury dorosłej. Dopiero po paru latach stwierdziłem, że może spróbuję napisać coś dla młodszego czytelnika. A to nie jest typowe, bo zazwyczaj autorzy literatury dziecięcej wraz z latami dopiero dojrzewają do tego, żeby przedstawić coś czytelnikowi, którego sobie wychowali już po latach. Możliwe. Do tego nie podchodziłem tak marketingowo, tylko pierwszą powieść dla młodzieży, dla dorosłych, znaczy dla starszych dzieci można powiedzieć, bo to było dla dziewięciolatków, napisałem dla mojego syna, po prostu, żeby mu tą książkę czytać wieczorami. To jest, zresztą jest właśnie Felix Netynika z Gangi Widzialnych Ludzi, to co teraz w lekturach się znalazło. Natomiast... I syn był pierwszym recenzentem? Tak. Ostrym? Krytykiem? Ostrym, bo czytałem mu to z wydruków komputerowych, no i zaznaczałem, gdzie narzeka, że nudne, gdzie jest ciekawe i wprowadzałem poprawki. Natomiast pisanie dla dorosłych to w ogóle rządzi się innymi prawami. To są dwie różne kategorie i też przestawianie się między nimi, jak piszę dla Amelii Kuby i potem bezpośrednio po Amelii Kubie usiadłem do pisania właśnie Różańca półtora roku temu, już dwa lata temu. To, co napisałem przez kilka pierwszych dni, potem musiałem przepisać jeszcze raz, bo w ogóle inny styl pracy to jest. Inny styl pracy, a odbiorcy czy jakoś inaczej reagują? Bo mówi pan, że syn od razu mówił, że tu jest nudno, tutaj by pewnie przyspieszył akcję albo z czegoś tam zrezygnował, a jednak dorosły czytelnik to na spotkaniach autorskich to pewnie nie ma aż takich reakcji żywiołowych. Dorośli czytelnicy są bardziej cierpliwi. Ten przykład taki mam z Różańca, zresztą tam jest jedna scena w środku książki, gdzie dwóch facetów siedzi przez 20 stron, rozmawiają po prostu. I to, taka scena nie ma prawa się znaleźć w książce dla młodszego czytelnika, po prostu w tym momencie on ją zamknął i gdzieś rzucił pod szafę. Akurat w przypadku Różańca była ta scena bardzo potrzebna. Ale dorośli też szukają trochę czego innego w książce, bo to Różaniec właściwie nie jest powieścią sensacyjną. Jest tam sporo akcji, ale zdecydowanie mniej niż na przykład w Feliksie na Ciejnicy. Dorosły czytelnik bardziej szuka przemyśleń, nawet bardziej pytań niż odpowiedzi, bardziej takich inspiracji. Bardziej tego dotyczą rozmowy z dorosłymi czytelnikami. Oni mają już duże doświadczenie, przeczytali już wiele książek, zazwyczaj to jest akurat science fiction, a czytelnicy science fiction dużo czytają po prostu. Więc tam z kolei jest teraz trudność, żeby nie powtórzyć jakichś pomysłów, które gdzieś ktoś inny kiedyś napisał. To jest jedna z kolejnych różnic. To powinno być jednak odkrywcze, świeże i takie... Myślę, że inspirujące jest najlepszym określeniem tutaj. A myśli pan, że pana czytelnicy, którzy czytają pana teraz i się uczą w szkole podstawowej, za kilka lat sięgną po pana dorosłe książki?
To się już dzieje od dawna, ponieważ pierwsi czytelnicy Feliksa, premiera pierwszego Feliksa była coś około 15 lat temu, dokładnie pamiętam, około 15, więc oni są już najbardziej dorośli, już mają często własne dzieci. No i zdecydowanie przychodzą do mnie z moimi dorosłymi książkami na spotkaniach. Czyli taka sztafeta pokoleń czytelniczych. Tak, ale to też nie było zamierzone, bo jak powiedziałem, zacząłem od dorosłej literatury jednak. A proszę mi powiedzieć, czy pisanie dla dzieci to jest coś, czego można się nauczyć? Są jakieś specjalne, być może kursy, być może szkolenia, bo podejrzewam, że pisze się jednak trochę inaczej, dramaturgicznie, rozkładając akcenty, bohaterowie, wiadomo, że musi być tam, te sceny muszą być krótsze. Czy są jakieś zasady, prawidłowości, jak napisać dobrą książkę dla dzieci? To jest pytanie, od którego wyszliśmy i jeśli ktoś nas teraz słucha i chciałby na przykład napisać książkę dla swojego dziecka, to od czego powinien zacząć? Ja nie wierzę w żadne kursy pisania. A jest ich teraz sporo na rynku? Są, tak, bo to znaczy, ale ja nie wierzę, że można się tego, znaczy można się tego nauczyć tylko to robiąc. I oczywiście są jakieś ogólne zasady, które dałoby się spisać i potem się ich nauczyć, tylko że to jest sztuka właściwie. I trzeba to umieć, brzydkie słowo, trzeba mieć talent do tego rodzaju literatury, bo ja na przykład nie potrafiłbym napisać poezji, prawda? Bo nie potrafiłbym napisać, znaczy potrafiłbym napisać jakiś tam romans, ale dobrego romansu nie potrafię napisać. Każdy ma jakiś tam zakres kompetencji, być może można się go nauczyć, tylko nie sądzę, żeby dało się tak od zera. Teraz sobie próbuję wyobrazić właśnie, że ktoś, że idzie na jakiś kurs pisania poezji. I czy można mnie tego nauczyć? No można i nauczyć rymów, prawda? Ja tylko poskładę, żeby jakoś to się czytało, ale to nie będzie nic wybitnego. Czyli nie trzeba mieć kursów, wystarczy mieć talent, żeby pisać dla dzieci. Przepraszam, że tak nieskromnie. Nie ma co się zasłaniać fałszywą skromnością. Rafał Kosik, który napisał wiele książek dla dzieci, a o ostatniej Tamelia i Kuba Wenecki Spisek, która kilka dni temu ukazała się na polskim rynku. Dziś z nim rozmawiałam. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Kolejna audycja Warto Czytać w niedzielę po 14.35. Luiza Bewłot. Do usłyszenia. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się czwarta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezydent Włoch Sergio Mattarella desygnował bezpartyjnego profesora Giuseppe Contego na premiera. Dziś odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu, utworzonego przez antysystemowy ruch Pięciu Gwiazd i eurosceptyczną Ligę. Nowy premier Włoch ma 54 lata. Cieszy się uznaniem w środowisku prawniczym, ale nigdy nie zajmował się polityką. Głosował przedtem na lewicę, ale gdy został prawnym ekspertem parlamentu, zbliżył się do ruchu Pięciu Gwiazd. Po trwającej 50 minut rozmowie z prezydentem Mattarellą na Kwirynale przedstawił skład swego rządu, a potem powiedział: Lavoreremo intensamente per... Będziemy intensywnie pracować nad realizacją programu rządu, by podnieść jakość życia wszystkich Włochów. Di tutti gli italiani. Ministrem spraw zagranicznych będzie Enzo Moavero Milanesi, minister do spraw europejskich w dwóch włoskich rządach. Resort gospodarki i finansów objął domagający się zmian w polityce Unii Europejskiej profesor ekonomii Giovanni Tria. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Stany Zjednoczone wprowadzają cła ochronne na import stali i aluminium z Kanady, Meksyku oraz Unii Europejskiej, poinformował amerykański sekretarz stanu do spraw handlu Wilbur Ross. Cła będą obowiązywać już od dziś. Marek Wałkuski. Cła ochronne na stal w wysokości 25% i aluminium w wysokości 10% Donald Trump wprowadził pod koniec marca. W przypadku Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej prezydent USA zawiesił jednak ich zastosowanie, licząc na ustępstwa w negocjacjach handlowych. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i Amerykanie postanowili nie przedłużać zwolnienia. Sekretarz handlu Wilbur Ross zapowiedział dalsze rozmowy z Unią Europejską, Kanadą oraz Meksykiem i wyraził nadzieję, że ostatecznie uda się znaleźć porozumienie. Stany Zjednoczone importują z Europy 5 milionów ton stali rocznie. Amerykańskie cła ochronne najbardziej uderzą w Niemcy, które eksportują do USA stal o wartości 1 800 000 000 dolarów. Skutki ceł odczują także Włochy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Eksport polskiej stali do Stanów Zjednoczonych jest niewielki i według amerykańskich danych wynosi zaledwie 10 milionów dolarów rocznie.
Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie będzie kary dla byłego europosła Janusza Korwin-Mikkego za jego wypowiedzi na sali obrad. Unijny sąd w Luksemburgu unieważnił decyzję Prezydium Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Beata Płomecka. Chodzi o komentarze byłego europosła na temat kryzysu migracyjnego, kiedy mówił, że Europę zalewa, i tu cytat, afrykańskie szambo, a także o wypowiedzi pod adresem kobiet. Podczas jednej z sesji plenarnych dotyczącej różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn Janusz Korwin-Mikke powiedział, że kobiety muszą zareagować.